Cześć, witajcie w Polygon TV. Mówię do Was Lechu. Będę dzisiaj narratorem przygód Samociemnego na Smoczych Wyspach. Samociemny to jest ten jegomość na środku ekranu, czyli mój Worgen Priest w grze World of Warcraft Dragonflight. No i zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego odcinka, dzisiaj zajmiemy się jeszcze przygodami w podziemnej krainie Zalarek Cavern, której w sumie nagrałem już dla Was kiedyś, ale niestety chyba wtedy się dźwięk nie nagrał, czy coś takiego, i po prostu nie poszło to. Dobra, więc sobie zobaczmy po prostu, o co chodzi. Chodzi o to, że podczas naszych przygód w tej krainie Zalarek Cavern możemy dostać taki przedmiot: zagubiona mapa wykopków. I zagubioną mapę wykopków możemy przekazać temu ziomkowi tutaj, który się nazywa Myrrit. I używamy, no tylko on może maksymalnie 3 naraz mieć. No to jest w ogóle śmieszne, bo on może mieć maksymalnie 3 naraz te mapy, a my możemy mieć maksymalnie jedną mapę tylko u siebie w ekwipunku, więc jeśli w poprzednim odcinku z tej skrzynki wypadła mi jedna ta mapa i ona po prostu trafia do skrzynki na listy, bo nie możemy mieć więcej przy sobie, ale za to w skrzynce na listy po prostu leży i... No, ale to jest takie dziwne trochę. Nie wiem w sumie czemu po prostu nie możemy mieć 10 map na raz albo ileś. No, ale cóż. Dobra, no to o co chodzi? Mamy takie mini przygody, bym powiedział. Więc po prostu klikniemy... Tak. Są to mini przygody, takie zupełnie losowe. Nie wiem, czy też losowo generowane są te miejscówki, w których te przygody się dzieją, ale nawet jest tutaj... chwila, gdzieś tu było... O! No i widzicie, ostatnio jak nagrywałem dla Was, no to chyba te 4 zrobiłem po prostu. Więc no, to polega na tym, że po prostu mamy... Te przygody, muszę sobie trochę przypomnieć, o co tu chodziło, kurczę, bo też średnio pamiętam. O, tu jest jakieś zadanie. Dobra. Z tego, co pamiętam, to nie chodziło za bardzo o zabijanie wszystkiego. Chociaż sprawdźmy sobie. Bo on gada, że możemy się schować przed nietoperzami, bo możemy generalnie wsiąść na tego ziomka. I teraz chodzimy jako ten ziomek. Możemy... siup... zanurzyć się w ziemi. I wtedy przejdziemy sobie przez tego na przykład. Możemy... co my tu jeszcze mogliśmy zrobić? Wyjść z ziemi i... Aha, i szukać pobliskich skarbów, które gdzieś tu się mogą kryć. Więc w sumie nie wiem po co... Kurczę, nie pamiętam już teraz w sumie... Nie, bo pamiętam, że tutaj w tych jaskiniach niektórych było na przykład, że jest, nie wiem, trujący gaz na przykład w korytarzu, czy coś takiego. Nie da się przez niego przejść i wtedy trzeba było używać tego ziomka faktycznie. Ale... No i tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe coś. Dobra, że eliksir znaleźliśmy. Tu mamy... Aha! I ta skrzynka jest naszym ostatecznym celem w tej miejscówce. A jak na to wlezę, to co się stanie? Nic. Ach. A tutaj? Też nic. Dobra, czyli po prostu potrzebujemy znaleźć... Potrzebujemy znaleźć klucz do skrzynki. To jest naszym zadaniem w tej przygodzie. O! Mało emocjonujące to wyszło, szczerze mówiąc, bo klucz jest po prostu tutaj. Podejrzewam, że gra by wolała, żebyśmy to zrobili po prostu przemykając się za pomocą tego ziomka.
W sensie potrafi przemykać podziemną trasą, ale w sumie po co się bawić, skoro można szybko zrobić. Czyż nie? Jest! Zrobiliśmy. Dobra, i on gada, że o, uwielbiam się skradać i coś tam, wchodź, wracamy sobie do miasta. Dobra, klikłem. No i koniec. I za to dostaliśmy takie coś. Czyli, aha, czyli znowu skrzynkę po prostu dostaliśmy z losowymi rzeczami. Jak za wszystko w sumie w tej grze teraz. Dobra, oddajmy mu jeszcze to. Zrobimy po prostu dzisiaj wszystkie, bo to szybko idzie. Więc zrobimy wszystkie te mapy, które mam. A jeszcze oddajmy ten eliksir. O, super. Eliksir oddany, a jeszcze weźmy, bo mam tą jedną mapę tu w ekwipunku, znaczy w skrzynce. Dobra. No i jedziemy następne po prostu. Dawaj, jedziemy. Jeszcze pamiętam, że... Bo ta przygoda teraz pierwsza to była taka średnio ciekawa, szczerze mówiąc. Ale z tego co pamiętam to było... O, on mówi, przygody czekają, patrzcie na tą wielką jaskinię, ja jestem już podekscytowany. Dobra, chodźmy w takim razie. Czy to znowu będzie przygoda na zasadzie zabij wszystko co się rusza i tyle? O! Widzicie? Tu jest ten gaz, o którym mówiłem. Że tam jak wejdziemy to... A, to czekajcie, pokażę wam, tylko zabiję te pająki, co tu są. Czy jak to się tam nazywa? Skorpiony. Dobra, i problem jest taki, że tam jest rzecz jakaś do zebrania. A ja wchodząc w ten gaz, widzicie, że się duszę. I wywala mnie teraz na sam początek miejscówy. No. Więc żeby rozwiązać ten problem, to właśnie teraz bierzemy naszego ziomka. Siup. Zanurzenie totalne. No i on tu ma jeszcze umiejętność na dwójce. A kurczę. No nie. Aha, dobra, mogę podskoczyć po prostu. Że skorpiony mnie oblazły i nie mogę ten... Dobra, jeszcze raz. I na... Tak jak mówiłem, że na dwójce jest, że możemy spróbować pokopać za skarbem, który gdzieś tu jest skitrany w ziemi. O, ale najważniejsze jest to, że możemy przejść przez te... trujący gaz, co to tam jest. I teraz na spokojnie możemy wziąć sobie ten przedmiot. Dobra. A my tak naprawdę tutaj to szukamy głównie klucza, tak? Który jest nie tutaj. Pim, pirim, pim, pim. I klucz, czyli będzie z drugiej strony. No, więc widzicie takie, nie wiem nawet jak to nazwać, mini łamigłówki. Nie wiem, czy łamigłówki to nie jest za duże słowo na takie pierdoły, szczerze mówiąc, ale... A, kurczę, znowu się zbędziałem. Człowiek niby wiedział, że się tak nie robi, ale dalej zrobił. Dobra, skorpiony mnie oblazły, dobra. Dobrze, że się nie da przegrać w tych scenariuszach generalnie. No to już ten gaz mnie bije. Gdzie jest ten ziomek? Halo?
To nawet go nie potrzebowałem. Spoko. Okej. Kurczę, tylko najgorsze, że muzyczka oczywiście się wyłącza jak ten... Jak jesteśmy w tych jaskiniach, no. To jest takie głupie w tej grze. Nie podoba mi się to. Dobra, odstaliśmy jeszcze fluorescent, świecący płyn. No i ten klucz, który potrzebujemy do otworzenia skrzynki. Ten ziomek gdzieś zniknął nasz w ogóle, nie wiem co się z nim stało, gdzie on polez. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Dobra. Madiki? Co? Znalazłem inny... Trzeba jeszcze jeden ten... Znaleźć? Klucz? Drugi klucz trzeba. Dobra, gdzie ten ziomek? Chodź mordo. Dobra, i teraz trzeba chyba użyć tego. Musi nam wywąchać, gdzie jest ten drugi klucz. A to co było? Aha, okej. To nas złole po prostu atakują, jak w to wjedziemy. Dobra, kolego, no to... Jak tutaj nic nie ma, to musi być chyba w tym drugim odnodze. O! Gdzieś tu coś się... Nie? Jak to nic nie czujesz? Musi to gdzieś to być. No, ostatnie miejsce, to już tu musi być na 100%. Chodź, kolego. O! Siup. To jest jakaś mysza, która ma rzeczy. Kurczę, no. Klucz miał z niej wypaść, a nie. O! Jest zapach. Nie czuję. Przecież... O! Tu jest, dobra. Nie. A, tu takie coś lata. Nie, czy to nie o to chodzi? Ach, dobra, ale ogarnąłem. Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, czyli mamy obydwa chyba klucze. Tak. No i proszę bardzo, że przez przypadek jeszcze jakąś myszę specjalną znalazłem. Także spoko. Znaleźliśmy. Więc teraz uwaga na przyszłość. Trzeba po prostu za każdym razem
obwąchiwać wszystkie całość tych jaskini. Juhu! I znowu dostaliśmy skrzynkę. Dużo rzeczy i... jakieś coś. To jest to, co ja kiedyś już znalazłem. I teraz takie drugie coś. Ciekawe, co się stanie, jak to połączę. Kolejne coś trzeba znaleźć po prostu. Dobra. No to wracamy do miasta. Dam mu to znowu. Pójdziemy oddać szybko te zadania, co żeśmy znaleźli pod ziemią. Gdzie oni są? O, oni chcą. Dobra. Proszę bardzo, oraz proszę bardzo. Kurczę, ile reputacji się za to dostaje, za te zadania. Zaraz będzie maksymalna reputacja. Jakbym wiedział, że to tak szybko idzie, to bym to robił. Dobra, nieważne. Sprzedamy sobie szybko rzeczy i... Designs of Bone. Dobra, to ciekawe, może się nam uda nawet to jeszcze dzisiaj zrobić. Zobaczmy. Tak, chodźmy na wykopki. O nie, myślałem, że to miejsce będzie puste. Kto to jest? On tutaj robi jakiś burdel po prostu. I ktoś tam się drze. Gdzie się kryjesz, skarbie? Mam go zabić po prostu? A, dostaniecie klucz po moim trupie. No. A i teraz będziemy musieli wywąchać ten skarb tylko. Dobra, znowu jakaś rzecz do znalezienia. I... O-o. Wybuchowe coś tam. Dobra. I co tam znowu? A, znowu mina? Czyli chyba same miny będą do znalezienia. A oprócz tego ta skrzynka jedna, jedyna. Coś mam takie dziwne wrażenie. O, mniej płonące pachnie teraz, więc... Dobra. Ale sprawdźmy, bo ja teraz będę sprawdzał już wszystko. O, znowu! Znowu znaleźliśmy to specjalne coś tam, stworzonko. Fajnie. Ha! Teraz już wiem, co trzeba tu robić. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Czyli wychodzi na to, że na jednej przygodzie jest jeden dodatkowy ziomek do wywąchania w takim razie. Okej. Okay. Już? Juhu. I znowu dostaliśmy jeszcze więcej reputacji. Brakuje nam już niedużo. Dobra. Okej, czyli oddamy znowu te zadania na reputację i powinniśmy wbić poziom reputacji w ogóle chyba następny. Nie podoba mi się tylko to, że w tych jaskiniach, które zwiedzamy... O! O, proszę bardzo.
że w tych jaskiniach, które zwiedzamy, nie ma muzyczki. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale mi to dosyć przeszkadza, jak siedzę i... Może wam trochę mniej przeszkadza, bo wy słuchacie jeszcze, jak ja gadam, ale jak ja siedzę i... Niby gadam, ale to tak... czy ja widziałem dobrze? Mount. Dobra. Zaraz wrócimy do naszych przygód, bo idziemy jeszcze Monta sobie odblokować. Takie. Go. Siup. A, to weźmiemy już wszystko, co tu jest. Co tu będzie jeszcze ciekawego? Aha, to z ciekawych rzeczy to tyle w sumie. No, ekwipunek, ale to stary ekwipunek, to nic interesującego dla nas. I teraz tak, to są rzeczy dla naszego smoka, więc w sumie nic ciekawego. To jest zwierzaczek, żeby za nami łaził. Taki żuczek. To jest to samo, tylko w innym kolorze. A to jest nasz mont. Takie płaszczko, podobne coś. I od razu powiem na temat tego monta, że nie jest to zbyt oryginalne. I że firma Blizzard trochę się leni, jeśli chodzi o monty, bo mam dokładnie takie samo coś, tylko jak to się mogło nazywać? Z dodatku, to był dodatek Battle for Azeroth i tam były podwodne te, podwodny poziom. I z tego podwodnego poziomu, jak oni się kurczę nazywali, ale w tym podwodnym poziomie też się dostawało takie coś. Ancon? No. Tylko trochę model przerobili tu i tam, ale generalnie jest to to samo, nie? Nie uważacie? No ale dobra, trudno. Ważne, że mamy plus jeden do montów, bo zbieramy monty przecież. To jest najważniejsze. Dobra, ale wróćmy do naszych mini podróży. Mini przygód. Gdzie polazłeś? Idę cię znaleźć. A, sorry mordo, że się rozdzieliliśmy. Musiałem się ukryć przed tym wielkim globalem. Dobra, o, widzę, że tu skały spadają z nieba. Znaczy z sufitu. I co poza tym? Weźmy sobie go od razu i będziemy wąchać. To śmierdzi robalem. On gada. No i rzeczywiście wywąchaliśmy robala. Znowu robal. Aha, muszę tego robala, bo drugiego mi nie da, dobra. Dobra, nic nie czuję, ale tu już widzę, że jest kolejny robak. Okej. Uuu, a tu jest duży. No to od razu za dużego zabijemy.
O. Co on robi? Nie wiem, czekaj, ty. Te! Dobra, znaleźliśmy ten klucz. A on mówi, że musimy jeszcze tylko znaleźć skrzynkę, żeby ten klucz tam wsadzić. O, i on mówi, to nie pachnie jak robak. I rzeczywiście to była skrzynka, ale jeszcze zabijmy se robaki, bo jak wiemy, powinien być tutaj jeden dodatkowy jeszcze ten. Wiecie co? O, what's this special scent? Czyli co to jest za dziwny zapach? To jest właśnie zapach tego dodatkowego ziomka, który dodatkowe rzeczy ma dla nas. Dawaj. O. Ale żeby nie było. Dobra, rzeczywiście tutaj jest robak znowu. Tutaj widzę, że też będzie robak. Tak, że to śmierdzi robakiem, robalem. On gada. I jeszcze tutaj jest to. I też śmierdzi robalem mu. Dobra. Dobra. I skrzynka, a w skrzynce co? Kamienie i te zasoby. Okej. I jak zwykle oddajmy sobie to zadanie. I jeszcze jedno nam zostało. Zobaczmy, co tam będzie jeszcze w tym jednym zadaniu. W tej jednej przygodzie. On coś sprzedaje? Aha. Okej. Dobra. Tutaj jesteś. No i jak tam nasz poziom? 18. A, to już chyba się nam nie uda wbić wyższego jeszcze. Kto wie chociaż. Okej. No, obczaj se, jakie super miejscówka, jaka fajna i ekskluzywna. Obczaj se ten pomnik z bliska. Tak gadami. Dobra, najpierw co se obczaję, to zatłukę tych dwóch ziomków, żeby nam nie przeszkadzali. I z tego co podejrzewam, to tutaj już będą rzeczywiście jakieś łamigłówki będziemy robić. Ale najpierw. A, nie tak. Sprawdźmy, czy może wyczujemy znowu. O, właśnie. Tu jest coś ostrego. On tak gada. Light etch. A! Dobra, czyli to będzie jedno z tych rzeczy, które tu gdzieś musimy wsadzić. Mhm. Dobra, czyli to jest na tej zasadzie. Tylko szkoda, że wziąłem ten przedmiot i od razu mi się podświetla, że tam go mam położyć. Jakby. No spoko, bo. No ale z drugiej strony to nie trwałoby aż tak dużo, jak mamy cztery tylko te do dopasowania, to w sumie. O, dobra, ale znalazłem tego. Chyba. Tego myszo jelenia. Tak. Myszo jeleń nic nie dał. Co? Co za oszukaństwo? O
Oszukaństwo. Totalnie oszukaństwo. Co jest? Czy ja już wszystkie zrobiłem? Co są możliwe? Ile tych achievementów jest? To ja muszę to od razu... 9 jest aż do wywąchania, zrobiliśmy 5 na razie. I nie dał nic ten myszojeleń. Ech. Dobra, no to chyba... Dobra, mordo. Bo widziałem, że tutaj jeszcze po drodze było. O, właśnie. Ta kula. Kula daje fula. Siup. I otworzy się skrzynia. Aha, musimy dotknąć statuły. Aktywować ją. O, kurczę. I ona gada nam, że mieszasz się w sprawy, o których nie masz pojęcia. Chodź, pokaż swoją siłę, czy coś takiego. No to... Proszę bardzo, oto klucz. Nie tak. Jeszcze dla pewności, no ale chyba jak już jedno to zwierzaka... żeśmy odkryli, to chyba już więcej nie będzie, nie? Bałem się, że umrę, jak ta straszna rzecz się pojawiła, ale wszystko się udało. Jesteśmy wspaniałym zespołem i wracajmy do domu. A, jeszcze zobaczmy, co dostaliśmy. Znowu kamień i... to, dobra. I co? Tyle, tak? Tak. Czyli wszystko, co mieliśmy, żeśmy wykorzystali. Czemu on tu łowi? Tu się da coś złowić ciekawego? Disturbed water. Nie wiem. Dobra, no tak czy inaczej, no to chyba tyle, nie? Zrobiliśmy ile tam z 5 tych zadań? Czy ileś? Także myślę, że chyba wyczerpany temat w zasadzie, no bo co tu więcej. Znaczy nie zrobiliśmy oczywiście wszystkich, bo... gdzie to jest? Tak, tutaj. No, że tych pokojów w sumie różnych jest tyle, co tu widzicie, nie? No to na razie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeszcze pokojów nie zrobiliśmy. No, ale tak jak mówię, tutaj już w większości one były takie same, jak ja tam pamiętam, jeszcze jak kiedyś mówiłem, że nagrywałem, to zrobiłem 4 czy 5 tych pokojów i w sumie to mniej więcej tak samo wyglądało wszystko, więc jakby macie ogląd sytuacji. No i to chyba tyle w zasadzie tutaj. Ja jeszcze sprawdzę na necie, żeby... nie nagrywać bez sensu, bo jeszcze tutaj jest parę zadań, ale podejrzewam, że to są takie zadania typu pójdź tylko gdzieś i to będzie koniec zadania, pogadaj z kimś i tyle, więc to bez sensu. A na ten moment się z wami po prostu żegnam, także mam nadzieję, że się wam podobały te mini wykopki, mini przygody z naszym kolegą Meritem. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro, ewentualnie jak dzisiaj jest piątek, to w poniedziałek się widzimy w następnym odcinku Przygód Samociemnego na Smoczych Wyspach. Także dzięki i trzymajcie się, hej!